Adamie, no ja. Drodzy Państwo, przecudowne dresy, fajnie wyglądają chłopaki, uśmiechnięci, nie szukają rodziców, nie szukają znajomych, szukają mety. Grzybów! Ale uśmiechnięci! Fajnie, i o to chodzi. Gdzie byście byli, jak was nie było? I lekko rozwiązany, a następni biegną. No! I to jest dopiero bieganie, które lubię, a nie ta wtóra harpagany, harpy na początek. Proszę bardzo, dziewczyny jeszcze! Cudownie, jeszcze gdy tam osoby, a to mogło być rozgrzewające. To mogło być troszkę się pobylić, troszeczkę. Proszę bardzo. Uśmiechniesz się? Uśmiechniesz się, super! Albo nauczyciel, albo nauczycielka, ktoś ją na to skazał. Kogoś nienawidzi. Ale jutro będzie lepiej. Miło będzie spokojniej i będzie się znowu uśmiechała. Słuchajcie, sytuacja jest następująca. Za chwilę ceremonia dekoracji. Ja zostawiam tutaj z wami Adama, natomiast my idziemy z Tomkiem na linię startu. 12.40 z mojego ulubionego ronda, które nie wygląda jak rondo. Startujemy w biegu ufań i potem szybko biegniemy tutaj do was na mety, żeby powiedzieć, kto wygrał. Jeszcze biegnie i bardzo dobrze, że ktoś na mnie krzyczy. Słuchajcie, zrobimy taki aplauz, żeby zwariował, że nigdy w życiu nie dobiegała w takiej sytuacji. Dawaj, Jaro. Jeszcze nie, jeszcze nie. 3, 2, 1. Jura, słuchajcie, z dobiegiem, tak jest! New York City dobiega do nas! Lekko zarzuca prawą nogą. Troszkę gdzieś bolało, na pewno, ale jest. GPS był potrzebny w telefonie, żeby trafić do mety, ale elegancko, wszystko jest ok, uśmiechnij się, naprawdę, wszyscy ci dopingujemy, żebyś o własnej siłach cała i zdrowa. Ona ma barstujkę na mleci, jakieś fajne muzyki, a tutaj grasz. Słuchajcie, ale z takimi rzeczami, jak nauczyciel zgłasza kogoś do biegów, ja to też niestety, no, 100 lat temu przeszyłem, otóż gdzieś w okresie licealiady był taki numer, że jak ktoś się uprawiał jakąś dyscyplinę, nie można było startować, ale winny i mój nauczyciel wybuchł pobiegnieć na 400 metrów. Ja mówię, spółko, nigdy nie biegałem. Mówię, na pewno to nie jest takie złe. Słuchajcie, to jest najlepszy bieg na świecie. Startowałem z ktoś, oni mieli kolce 100 metrów, 200 metrów, 300 metrów. Ja jestem w czołówce. 302 metr odciął mnie, kroku nie mogę zrobić. Rewelacyjnie. Do dzisiaj pamiętam nazwisko nauczyciela.
Rozmawiamy z kibicami także. No to początek, dlaczego pan nie biegnie, a kibicuje? Jestem już wiekowym człowiekiem i na co dzień nie biegam. Ale mam w mojej rodzinie ludzi, którzy wygrywali tę milę parokrotnie i byli dosyć znaczącymi sportowcami w naszym kraju. Dlatego ta moja obecność, dlatego że interesuję się sportem, no i w mojej rodzinie sport jest obecny. Myślę, że dzisiaj biegali moje wnuczki i wnukowie tutaj, także to pokolenie jakby już następne jest, które zajmuje się sportem. Myślę, że na tym poziomie są poprzednie moje rodziny. Dlatego to ja moja obecność dzisiaj jest. Czy ktoś z rodziny, znajomych będzie startował w tym głównym biegu, w mili? W tym roku już nie. Aczkolwiek nie tak dawno było. Nie, w tym roku jest sami, razem z nami. Ale kibicujemy i trzymamy kciuki na nas. Cała moja rodzina, oprócz żony jest tutaj. Wnuki, synowe i synowie. Jak ktoś chce zostać... Bardzo dziękuję. Słuchajcie, sporo wakatów. Także wierzcie, pana Wojtka wam powie, co należy zrobić, żeby móc na co dzień pilnować polskiej granicy. Także uwaga, chętni do naszej granicy i do pana Wojtka. Proszę po imprezie od pracownika przewozu do was. Uwaga, lecimy. Mila, chłopaki. Rocznik 2008-2009 zaprasza na reprezentanta koleniowa Konrad Osiecki, miejsce szóste. Miejsce piąte, kolejny reprezentant koleniowa, Szkoj Roszczyk. Miejsce czwarte, Pomorze Stargard, Miłosz Baniak. Miejsce trzecie, drugie, pierwsze, to już jest ekipa Żak Pyszyce. Trójeczka, Nikodem Karpiński. Miejsce drugie, Piotr Matusiak. I uwaga, uwaga, the best tego biegu, Marcel Kowalski. Panie podpułkowniku, życzymy honory. Tutaj uwaga, ważna informacja. Ważna informacja, bo w tym biegu mamy specjalne nagrody za trzy pierwsze miejsca. A więc uwaga, ekipa Spyszyc, taksówka bagażowa chyba będzie potrzebna, ponieważ Olga Kowalczyk z firmy Tola fundowała nam dresy za miejsce pierwsze, drugie i trzecie. Także ekipa Spyszyc, bagażówka, tego sporo. Przypomnę, fundatorem tych dresów firma Tola Olgi Kowalczyk. Panowie, uśmiech na twarzy, zdjęcie pamiątkowe. Słuchajcie, już biegnie mila, on już biegnie jeszcze i dobiega do nas na szczęście, ale mniej więcej półtorej minuty i powinniśmy być tutaj najlepszy z mężczyzn. Ja przypomnę, że najlepszy wynik chyba 4.10, to jest Zulewski 2002 rok. Trochę ten rekord już wiekowy jest. Zdjęcie serdecznie. Panie podpułkowniku, pan tutaj jest z nami. Miejsce szóste w biegu. Reprezentantka koleniowa. Aleksandra Zarzeca. Miejsce piąte, reprezentantka Wyszyc, Aleksandra Szkłarska.
Miejsce czwarte. Reprezentantka Szczecina. Hanna Lubińska, pierwsza. Miejsce trzecie. Reprezentantka Koleniowa. Hanna Gruberska. Miejsce drugie. Reprezentantka Świnouja Leonowicz. Miejsce pierwsze, reprezentantka Pyrzyc, to będzie głośno, głośno, głośno. Julia Złażajewska. A my mamy także zwycięzcę ligi ogólnopolskiej w już tej chwili na ostatniej prostej. Paniec Słodzian tutaj chciał wygrać. Wygrywa, dobiegają pierwszy. Przecudowna sprawa dla Koleniowa. On ten bieg lubi najbardziej. Proszę bardzo, jest już na mecie. Czekamy na pierwszą spań. Na dużo się dzieje. I są najlepsze spań, proszę bardzo. Nie wiem, ile tam czasowo wyszło, chyba nie, chyba bez rekordu, ale na to nawet nie zwróciło uwagi, no mega, mega szybkość. Zapraszam do zdjęcia. Ze mną kolejni zwycięzcy, tym razem to jest ponownie Żak Pyrzyce. Co oni tam z wami robią, jak trenują i czym was karmią, że to są kolejne pierwsze miejsca? Oj, no ciężko praca przede wszystkim, myślę, każdego z nas. Każdy z nas codziennie przychodzi na trening, robi swoją robotę i to skutkuje dobre po prostu tutaj miejsca. To na pewno nie jest wasz pierwszy raz na mili. Który? No właśnie. Oj, długo już, ile? Jest to nasz trzeci start. No, jak w mojej karierze byłem raz drugi, raz czwarty i teraz pierwsze miejsce to byłem. Tak, to mój drugi, w tamtym roku byłam niestety chora. Dwa tygodnie mam piąta, a dzisiaj jestem pierwsza. Jak oceniacie tę trasę, którą musieliście przebyć? Oj, bardzo w porządku. Była bardzo naprawdę taka, cała trasa była dość stabilna, że tak bym to nazwała. Trasa jest jak najbardziej w porządku, szybka. Szybko się biega, bardzo szybko, płynnie mija. Bardzo polecam każdemu spróbować. Czyli co, za rok widzimy się ponownie na mili i ponownie pierwsze miejsca? Oj, oczywiście się widzimy, tylko zobaczymy, co to będzie, ale oby pierwsze miejsca. Tutaj też, na podium? Wiadomo. Bardzo dziękuję i oczywiście gratulujemy. I oby tak dalej w tym Żaku. Kochani, ale doping jest cały czas potrzebny i tym, co pracują, i tym, co biegną, i tym, co powolutku docierają do mety, także na dystansie mili, to dopiero 11 minut, niespełna 12, więc można. Dla niektórych to spore wyzwanie i choćby za to, że się odważyli. O, właśnie tutaj, zobacz, ręka w górę, pani zadowolona i szczęśliwa. Co to ten 1606 metrów, 9, przepraszam, 1609 metrów. No, no po prostu spacerek i truchcik. A jest i pojazd mechaniczny, zobacz,
Teraz pytanie, czy brawa dla tego, który postanowił, że się przejedzie, czy dla tego, który pcha? Ja zastanawiam się, komu bardziej te brawa się należą. Ale to jest przynajmniej ekologiczne paliwo, tutaj ten z tyłu, gentleman. Elegancja, Francja, piąteczka tutaj przy dojeździe do mety. Gratuluję, dawaj, 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 bo czas się liczy. Zasuwaj tam szybko do mety, chłopie. Tutaj bez ekologicznego paliwa obeszło się, jeśli chodzi o uczestnika tego biegu, który właśnie kończy 1609 metrów. Proszę bardzo, na podwójnym dopalaniu, czyli najpierw z przodu GPS, którędy w prawo, w lewo, prosto, a teraz już jak wiadomo, już ostatnia prosta. Gratulujemy, świetna dyspozycja. Facet zadowolony, ale ma taką ustawę, że trudno się dziwić, jeszcze zdjęcia, jeszcze wszystko uśmiechnięte, dziewczyny, super. Słuchajcie, pewnie to jest jeszcze nieoficjalna informacja, ale podejrzałem wyniki, żeby nie było wątpliwości. Michał Gromberski, Beata Topka, oboje z UKS-u Barnima Goleniów, oni zwyciężają w goleniowskiej mili podległości tej edycji, co oznacza, że gościnni to wy za bardzo nie jesteście, a o to właśnie chodzi, jeśli mają wygrywać, to właśnie teraz. Pan z laską, przecudowny, naprawdę, to dla takich chwil warto organizować takie wydarzenia. Panie Jarku, bo Henio ma ponad 7 dyszek na karku i proszę bardzo, zobacz jakie dyspozycji, widziałeś? Popatrz na Henia i tego Henia dopingujemy, żeby on najlepszym możliwym czasem dobiegł do mety. Ale słuchajcie, jeżeli Heniu ma ponad 70 lat, to znaczy, że przez 35 lat nie mógł biegać w goleniowskiej mili. Doczekał się i teraz może spokojnie przez 35 edycji biegać. Super, super sprawa, super, panie Henryku, że się chce, że cały czas pan jeszcze nie odpuszcza. No i proszę, kolejni z uczestników. Gdzie są brawa? Gdzie są kibice? Naprawdę, rozgrzejmy się. To jest wyzwanie stanąć na trasie, rozebrać się i przebiec, przemaszerować ten dystans.